Cześć, witajcie na kanale Świat Kostek. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam 5 moich najdziwniejszych kostek. Ale jeszcze zanim zobaczycie te kostki, to koniecznie pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo trwa świąteczny daily i filmy pojawiają się codziennie o 17. Pierwsza kostka. Kostka Hydrant. No, rzeczywiście, jak spojrzycie, jest naprawdę dziwna. Coś takiego, no, kształt ciężko mi określić. Ma w ogóle kolor fioletowy, to się nie spotyka na kostkach za często. W ogóle dużo ma kolorów. Elementy ruszają się tu w taki sposób. Chodzi dość płynnie. No może nie płynnie, ale przyjemnie. No, chyba że przesadziłem trochę. W zasadzie nie może to zbyt płynnie chodzić, bo po prostu te elementy są takie dziwne, że to się ciężko chwyta. Ale okej, co się stanie, gdy pomieszamy tą kostkę? No poza tym, że kolory się trochę wymiksują, to mamy do ułożenia dość prostą zagadkę. Nie ma tu naprawdę nic trudnego. Idziemy po kolei. Mamy na przykład element... Dobra, jeszcze trochę to pomieszam. Po prostu układamy po kolei. Mamy tu na przykład niebiesko-biały i on jest na dobrym miejscu. Tu jest czerwono-biały. Więc musimy go sobie dać z innej strony. Czyli tu. Zielono-biały. Okej, wskoczył na swoje miejsce. Tu mamy fioletowe, git, szary w ten sposób i do szarego dołożymy jeszcze czerwony. Tutaj zielono-pomarańczowe nam się przyda. O, właściwie jest na swoim miejscu. I zielono, nie, i pomarańczowo-niebieski. Teraz jeszcze parę ruchów U i kostka jest ułożona. Prosta i dziwaczna, bo ten kształt... No wow, no patrzcie, no co to jest? Jakby trójkąt, jakby jakieś śmigło. Ciekawe. Kostka druga to coś takiego. Z tego co wiem, to jest Devil Ice Cube. Coś tego typu. Jest w niej dziwne to, że gdy wykonujemy pojedyncze ruchy, to kompletnie nic się nie zmienia, no patrzcie. No, i to by było na tyle. Następna kostka. Nie no, żartuję, aż tak prostych kostek to nikt by chyba nie stworzył. Tutaj jest coś takiego. Możecie ruszyć tak, albo też możecie ruszyć tak. No i to już trochę zmienia. W zasadzie ona ma mega specyficzny kształt. Co to jest? Takie jakby kostka, ale z dodatkowymi piramidami na każdej ściance. No tak to dokładnie wygląda. Jak układamy tą kostkę, to z tego co wiem, najpierw układamy elementy jakby krawędzi tych ścianek. Czyli coś takiego. A potem jakimś algorytmem, którego teraz chyba nie pamiętam, będziemy wypełniać te środkowe krawędzie. No, jakoś mniej więcej w ten sposób. I tak układamy całą kostkę. Ten kształt jest naprawdę bardzo specyficzny. Ale ta kostka jest po prostu dwuetapowa, bo najpierw narożniki, potem krawędzie. Jednym algorytmem. Więc to... Coś takiego właśnie. Trzecia kostka to w zasadzie kostka 3x3, ale dość inna niż wszystkie. Zazwyczaj kostki są na czarnym plastiku z kolorowymi naklejkami, a tutaj jest na odwrót. W każdym razie da się i tak tą kostkę układać. Jest to kostka od Chi, chodzi płynnie, więc jest to coś jak najbardziej wartego uwagi, gdyż no jest ciekawa i zdecydowanie dziwna. Wiem też, że w takiej po prostu kolorystycznej wersji wychodzą też inne kostki niż 3x3 i możecie napisać w komentarzu, czy jakąś taką macie, coś w rodzaju Pyraminxa albo jeszcze coś bardziej dziwnego. Niektórzy lubią na takim czymś układać i to jest całkiem w porządku. Fajna kolorystyka, ale dla mnie, jak nie układam na takiej za często, jest to trochę mylące. No ciężko mi rozpoznać sytuację, a nawet powiem wam, że na kamerze to lepiej widać. Więc macie szczęście. Wy widzicie tu rzeczy, których ja nie widzę. Wow. Zwykła kostka 3x3. Żartowałem. Trochę dziwna. Coś takiego. Jest to połączenie o 2 cuba, 2x2 i 3x3. Już o tej kostce kiedyś nagrywałem unboxing i właściwie cały materiał, więc jeżeli chcecie, to macie go tutaj w karcie. Ale jeżeli chodzi o dziwność tej kostki, to rzeczywiście jest dziwna, bo nie wiadomo na czym się tu skupić. Czy na tych rogach, czy nagle na środkach, które można... swobodnie we własnej w ogóle osi obracać, a może na ukrytych elementach. No jest tu niezłe zaskoczenie na każdym kroku. Ja tą kostkę lubię układać tak, że po prostu jak zwykłą dwójkę
czyli coś w tym stylu. Ciężko się skupić na algorytmie, jak coś mi tam cały czas tak na boki. Siup, 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 siup. Okej. Tak, jak dwójkę. I center. To wtedy jest fajnie. Bo jakbym miałbym cały czas patrzeć na Teo, to tutaj krawędzie do ajajaj. Byłoby gorzej. Nieźle ktoś to wymyślił, że połączył trzy kostki na raz. I teraz najdziwniejsza z kostek, czyli kostka 2x2. Co w niej jest dziwnego? To jest układanka od Rubiksa. Niby kostka 2x2, a jednak to coś w rodzaju takiego węża nieskończonego. No patrzcie, mogę tak cały czas to rozkładać i rozkładać. I to się nie kończy. No, ale tu z ciekawszych funkcji możemy to rozdzielić. Oj. O tak. Mogą nam z tego powstać dwie kostki. Pomieszana. I ułożona. Ale jako jedna kostka to wydaje mi się fajniejsze. Jest to wtedy taka solidniejsza układanka. No w zasadzie nie ma tu co układać. Wystarczy ruszać jak tylko się da. Bo nie da się inaczej. I po prostu jest... No mega to dziwne. Ale mogę to zaliczyć do kostek, bo jak najbardziej teraz nikt by się nie zorientował. Ciężko mi coś o tym powiedzieć, bo to naprawdę jest dziwna kostka. Ale ułożyłem. To właśnie było 5 najdziwniejszych kostek w mojej kolekcji. Napiszcie w komentarzu, czy też macie jakieś dziwne, nietypowe. Ja już dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że jest daily i codziennie o 17 jest nowy film. Nie przegapcie jutrzejszego. Jeżeli nie oglądaliście, to obejrzyjcie sobie również poprzednie. Ja już dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia jutro. Cześć!